Konia Zakopane. W 1965 roku przyszedł na świat Paweł Adamowicz. W tym roku skończyłby 54 lata. Jesteśmy równolatkami. Pierwszy raz w życiu widzieliśmy się 20 lat temu w Zakopanem, kiedy Paweł był świeżo upieczonym przewodniczącym Rady Miasta Gdańsk, a ja świeżo upieczonym przewodniczącym Rady Gminy Warszawa Bemowo. 2 miesiące temu, po wyborach, napisał: Piotrze, dziękuję za poparcie na prezydenta miasta Gdańska. Dzisiaj żałuję tego poparcia. Od wczorajszego wieczora świat dla samorządowców, dla nas prawników, kolegów, znajomych skończył się. Dzisiaj rano, otrzymując informację z Gdańska, że jednak zakończyło się klęską, począwszy od Heni Krzywonosa, skończywszy na Jurku Borowczaku, wszyscy byliśmy wstrząśnięci. Każdego z nas gdzie indziej zastała ta śmierć. Jednych w Zakopanem, tak jak mnie, innych w Londynie, żonę, córki. To potworne. To, co wydarzyło się dzisiaj, czy wczoraj, to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 24 godzin, to coś, co jest absolutną, niewyobrażalną tragedią. Przerwana została nie tylko kariera, życie, ale przerwana została świadomość bezpieczeństwa nas wszystkich. Nas, ludzi, którzy także staliśmy podczas wielkich orkiestr w Warszawie, w Gdańsku, w Krakowie czy gdziekolwiek indziej. I nie schodząc ze sceny zbieraliśmy na dzieci podczas różnych tego typu inicjatyw. I zadaję sobie dzisiaj pytanie, nie dlaczego nie było policji, bo wiem, dlaczego jej nie było. Zadaję sobie pytanie nie dlaczego nie było Straży Miejskiej, bo wiem, dlaczego jej nie było. Ale zadaję sobie pytanie, dlaczego czujność nas, normalnych ludzi, została w taki sposób znieczulona, że tego typu ludzie, kuszeni przez Telewizję Polską i inne media, są w stanie zrobić coś tak potwornego. Dzisiaj wielu z Państwa, wiele osób na Facebooku, w różnych mediach społecznościowych pisało wyrazy współczucia, pisało także, kto jest odpowiedzialny. To nazwisko także padło i podczas tej manifestacji milczenia. To nie nam, myślę, dzisiaj rozprawiać, kto tak naprawdę jest odpowiedzialny. Bo ta osoba, którą wszyscy mamy na myśli, na pewno zapłaci za to. Ponieważ wszyscy jesteśmy dosyć mocno poruszeni tą sytuacją, pozwoliłem sobie dzisiaj poprosić księdza proboszcza w kościele Świętego Krzyża, aby jutro za Pawła o 7 rano odprawić mszę świętą. Kiedy widzieliśmy się koło godziny 12 z księdzem proboszczem Mariuszem, mówi do mnie, ale jeszcze nie wiemy, że umarł. Myśmy już wiedzieli. Wiedzieliśmy i dlatego jutro na 7 rano zapraszam wszystkich Państwa, żebyśmy w ten sposób wyrazili jedność wszystkich ugrupowań politycznych, organizacji, fundacji, stowarzyszeń, wszystkich ludzi dobrej woli. Ja także w ogłoszeniu dzisiaj w Tygodniku Podhalańskim poprosiłem, aby napisać, że proszę, żeby przybyli ludzie dobrej woli, żebyśmy pokazali jedność i to, co mamy najcenniejsze w sercu, że jesteśmy w stanie razem z policjantami,
razem z ludźmi, którzy dzisiaj błądzą, razem z tymi, którzy dzisiaj są obojętni, żebyśmy mogli razem pokazać, że jesteśmy jednak jedną Polską, żebyśmy nie dali się podzielić i żebyśmy mogli godnie pokazać, że tak naprawdę wszystkim nam na sercu leży dobro i nie damy się złu. Tak jak powiedział ksiądz Jerzy Popiełuszko, którego wszyscy znaliśmy, czy widzieliśmy, czy mieliśmy okazję czytać jego dzieła. Pamiętajcie Państwo, możemy tylko i wyłącznie dobrem zło zwyciężyć. Nie damy rady inaczej. Ich jest coraz więcej. W związku z tym musimy pokazać, że to my rośniemy w siłę. Że my jesteśmy po tej dobrej stronie mocy. I tylko będąc razem, tak jak dzisiaj Państwo jesteście wszyscy razem, jesteśmy razem, tylko wtedy jesteśmy w stanie pokazać, że zwalczymy to zło. To zło, które się rozprzestrzeniło przez ostatnie 3 lata w naszym kraju. Dziękuję bardzo i zapraszam jutro na 7 rano do Kościoła Świętego Krzyża. Proszę Państwa, proszę. Mamy taką sytuację, do której nie byliśmy przygotowani. Wydawało nam się, że taka rzecz nigdy się nie wydarzy w naszym kraju. A jednak się wydarzyła. Wydarzyła się w bardzo symbolicznym momencie. Wydarzyła się, ale bowiem w takiej chwili, kiedy był finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To jest bardzo ważny moment każdego roku, od 27 lat. Ponieważ jest to taki moment, kiedy ludzie różnej orientacji, ludzie różnych poglądów jednoczą się. Jest to taki moment, kiedy przez chwilę nie jesteśmy podzieleni, kiedy przez chwilę jesteśmy razem. I w tym momencie, w tym bardzo symbolicznym momencie, z powodu nienawiści zostaje zabity człowiek. Człowiek symbol. Symbol demokracji, symbol wolności, ale również symbol dobroci. Symbol człowieka, który zawsze troszczył się o innych. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że prezydent świętej pamięci Paweł Adamowicz pojechał z darami na tereny byłej Jugosławii, żeby wspierać dzieci. Wczoraj też wspierał dzieci. Wczoraj też stał przed słuchaczami, przed gdańszczanami i dziękował im za ich ofiarność. I w tym momencie został zamordowany. Oczywiście nasuwa się tutaj skojarzenie ze śmiercią prezydenta Narutowicza. Prezydent Narutowicz został zamordowany, ponieważ była taka atmosfera w kraju, ponieważ było przyzwolenie. Dzisiaj mamy podobną atmosferę w kraju i podobne przyzwolenie. I wszyscy to odczuwamy. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Ten moment, kiedy zginął Paweł Adamowicz, to moment symboliczny. Moment, kiedy Polacy stali razem, byli zjednoczeni w wielkiej misji. Wielkiej misji solidarności. I potraktujmy to jako przekaz. Nie wolno nam się pozwolić podzielić.